Bartek, zagrali się od pierwszej minuty, sprowadziliście 2-0, no i tak jak już rozmawialiśmy z Kamilem, no słabo wyszło. Co ja mogę więcej powiedzieć, całą pierwszą połowę gdzieś tam my prowadzimy grę, strzelamy bramki, mamy sytuację, żeby strzelić na 3-0, bądź nawet i 4, drugą połowę też zaczynamy dobrze i nagle mi ktoś wstryknął palcem i przestajemy grać dobrze. Przeciwnik zaczyna kontrolować mecz, strzelam jedną, drugą damę, to się kończy 2-2. Ale w tym sezonie nie pierwszy raz były sytuacje, kiedy no, przeważaliście, graliście nieźle, a potem nagle bęc. No coś mogę powiedzieć, dlatego musimy teraz zresetować po prostu głowy, udać się na urlopy i wcześniej wrócić i pracować nad tym, żeby cały mecz zagrać dobrze, nie tylko jedną połowę, bo mecz trwa dwie połowy. A co do swojego występu, jak oceniasz? Ciężko mi ocenić przez pryzmat siebie. No, mogę powiedzieć, że z siebie niby mogę być zadowolony, ale co z tego, jak to i tak nic nie dało. Minorowe nastroje, Kamil Drygas, ty, pewnie cały zespół, co w szatni się działo od razu po meczu? To co w szatni, to zostaje w szatni. Mogę powiedzieć, że po prostu jesteśmy zdenerwowani, bo czuliśmy, że przeważamy w tym meczu i coś wymknęło nam się spod kontroli, straciliśmy punkty.